ukończyłaś aktorstwo, a... Nie ukończyłam aktorstwa. Nie ukończyłam, a było? Nie. Byłaś? Nie ukończyłam nic. Nigdzie nie byłam. Internet jest super pełny różnych ciekawych rzeczy. Trafiłeś to na Wikipedii, na słuchaj. Właśnie na Wikipedii ty mówię, trafiłeś na te nieciekawe, w sensie nie te nieprawdziwe, ponieważ ja ukończyłam dziennikarstwo, komunikację społeczną na uniwersytecie. To ja tam zmienię, słuchaj, i za ciebie. Zmienię PR, za ciebie. Specjalizacja, tak więc zupełnie co innego możesz zmienić za mnie, naprawdę, bo ja już skończyłam tyle szkół, słuchajcie, żebym, jestem też poliglotką, jak nie wiecie. Dobra, to przejdę do konkretnego pytania. Jak się czujesz z tym, że jesteś trochę aktorką jednej roli, która jest kojarzona tylko z Mariolką? No bo jestem jednej roli. Mm-hmm. No i gram w jednej roli, którą kocham. Która jakoś ta wpłynęła na moje życie, tak więc jestem za to wdzięczna, że w ogóle jestem jednej roli, bo mogłabym być żadnej roli w telewizji, tak? Bym była, nie wiem kim teraz. No nie wiem. A nie chciałaś dalej tego kontynuować, że wiesz, że tutaj miałaś bardzo dobry start? Dlaczego to nie poszło dalej? No tak wyszło. Ale że próbowałaś i się nie udało, czy nie próbowałaś? Ja miałam tak już tak naprawdę bogate życie, że jako te dziecko i ja to tak jak się zwłaszcza dużo to działo i dużo grało tego, ja po prostu nie miałam gdzie. Bo ja miałam szkołę, którą bardzo moim podstawową rzeczą i celem było skończenie studiów. I to bez dwóch zdań. To jakbym się, nie wiem, niebo waliło, ja chciałam skończyć studia i chciałam mieć rodzinę. I te dwie rzeczy były dla mnie najważniejsze i te właśnie rzeczy osiągnęłam. I czasu było trochę mało w tym wszystkim, bo jeszcze miałam inne prace po studiach na przykład, tak? Więc czasami ciągnęłam 3 etaty, więc trochę czasu było mało. Teraz czasu mam więcej i trochę ten lżej jest, tak więc... A castingujesz się teraz? Właśnie się castinguję. Ale że do tej kamery się castingujesz, tak, czy tak ogólnie? Się. Nie, zacznę chodzić na castingi, bo chciałam właśnie swój profil trochę, bo mam 2 lata więcej niż w 99. Chciałam, żeby trochę było aktualniejsze zdjęcie. Tak, zajmę się tym. Myślę, że się zajmę takim przede wszystkim aktualizacją, no bo wiadomo, muszę pochodzić na castingi, pokazać się, a nuż się komuś spodobam i tak. A jaką rolę byś chciała sobie teraz? O innym serialu. Dobra, przykład. A jaką rolę byś chciała? Jaką rolę bym chciała? Dobra. Rolę jaką bym chciała? Każda rola jest dobra, myślę. Więc to na... No, wiadomo, że są jakieś tam progi, które bym... A role rozbierane? To są te progi? Powiedzmy sobie, no 20 lat temu się będziemy, to by było super, nie? Ale teraz jestem matką, żoną, to zostawmy to takim laską ostrym. No i super, każę kończyć, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki.